Łoś, kogut, żyrafa i inne zwierzęta zdobią fasady wieżowców na wrocławskim osiedlu GAI. To plon wspólnej akcji mieszkańców oraz znanego z niekonwencjonalnych pomysłów wrocławskiego artysty Luka. Mając nadzieję, że pomysł podchwycą inni, Luk wzywa do pospolitego ruszenia, które pomoże odmienić ponure i pozbawione wyrazu blokowiska. Andrzej Jóźwik. Przyciągają oko, intrygują i są wielkie. A że GAI to nie tylko osiedle, lecz naturalne środowisko zwierząt, więc wrocławski artysta Luk przekonuje, że taka artystyczna akcja ma sens. To jest akurat spółdzielnia Wrocław Południe, wyjątkowo otwarta. Wydarzył się tu cud. Łoś jest brązowy, a nie seledynowy. I rzeczywiście osiedla mogłyby być tematyczne. Na przykład jest osiedle GAI, to mamy wymalowany piękny GAI. Jest osiedle Konopnickie, mogłaby na przykład być wymalowana jakaś historia. Sprawnie, oczywiście plastycznie opięta o tej pani. Zwolenników malarskiej kampanii jest na osiedlu więcej. Pomysł padł tu na podatny grunt. Bardzo mi się podoba to, co Luk mówi. Jemu chodzi o stworzenie galerii z budynków. To jest możliwe. Wielu moich sąsiadów pytało, czyli to budynek, bo nawet nie wiedzieli, że to nasz. I bardzo im się podoba. Powodzenie nie zależy tylko od malarskiej inwencji, zastrzegają autorzy rewitalizacji wieżowców. Przede wszystkim powinni chcieć to zrobić. Jeżeli to już jest, to następnym etapem jest zaufanie architektowi. Architekt jest w stanie przedstawić ileś propozycji i najważniejsze jest, że nie do końca dobre jest to, co nam się wydaje. Z całym szacunkiem dla zwykłego obywatela, jednak architekt wie lepiej. Luk współpracuje także z artystami z warszawskiego Targówka. Razem prowadzą internetową stronę pospoliteruszenie.com, gdzie zachęcają innych do walki z urbanistycznym bezguściem i szpetotą.